Możesz wyjść i spojrzeć w stronę drzwi, będziesz zdziwiony i puścisz to. It's time. Jak zobaczysz trenera tam na progu, to spinam. Nie pokazuj środkowego palca. To długo. W szoku, że kurde nagle trener. Że trener się wyjątkowo pojawił na treningu. Więc jak zobaczycie, że trener chodzi, odwracacie. A ty za mną będziesz chodził. Tak tutaj jak się idę kąpać. Ale no nie będę nagrywał w biurze, spokojnie. Jakim biurze, jak to jest burder jak? Jak zwał, tak zwał. Proszę tutaj Janek tylko się pokaże ten burder. No tutaj jest, tutaj jest. Kurna, to trener taki robi właśnie. Do widzenia. Ale to nie patrzymy się w kamerę. Kurde. Jego ekscelencja Dariusz Daszkiewicz. Proszę na wow. Jest jakiś posiłek regenerujący. Napoleonki. Jest tutaj. Trener piekł? Sam piekłem, całą noc. Już mogę? Tak. No, tylko jest jeden. Nie patrzcie na niego. Stajcie sobie tak jak staliście. Bo ja muszę zrobić przejęcie na waszej twarzy, okej? Okay? Mam naturalnie, niezadowoloną minę. Kiedy sceny rozbierane będą, kręcone? No tutaj jest dwa razy więcej płacone, dlatego się zdecydowałem. Dobre. Dobra. Czy ja myślałeś kiedyś, żeby zostać aktorem? Groźna mina, tylko twój strok będzie. Ja pierdolę, ale ty jesteś groźny, gościu. Dobra. Zrób groźną minę. Nie zdziwionego, groźną minę. Nie wiem, tak jakbyś chciał zabić. Emo. Wchodź na zewnątrz. Ty, ja ci Emo, ja ci powiem. Tak jak wystawiłeś do bucha, a go nie było. Ja nie wiem groźnej mini. Kurwi mnie, powiem ci pokażę groźnej mini. Emo, jest znany ze spokoju. No jestem dobra. Zawsze spokojny. No to bądź spokojny. Ta pierwsza była dobra. Dobra. Dobra, mamy to. Dzięki. Nie liczy się, bo mrugną. Okej, teraz nas tu. Kurde, jakie nerwy. To the end and... I don't drink this. Maybe here? No. It's enough. Strong. You don't want me to say it in Polish? No. English. Już czas. Okej, I say it in English. Przerwa na kawę. Aktorzy muszą się szanować. Przerwa na planie. A te napoleonki, trenerze, jaka jest receptura? Nie mogę zdradzić, to jest tajny przepis. Niezły, naprawdę niezły. Podejrzewam, że babci. Tajny przepis z piekarni obok. Ale piękny powiew zimy. Piątkowy ranek. Minus 3. W końcu, to chociaż trochę. Słoneczko. Idziemy się siłować. No jak nie wychodzi, jak wychodzi? Tak to się powinno świecić. Dobrze zrobiona fryzura. O co? Ale masz tu zadrapanie od poduszki. Fajne, nie? No. Znaczy mówię, że od poduszki, żeby wiesz. A jak miała na nazwisko ta poduszka? Nie, wiesz co, nie pamiętam. Dziękuję. No, dzięki bardzo. Bezpodstawnie. Bezpodstawnie. Dzięki wielkie. No i gdyż nie jest dokręcona chyba.
Nic się nie dzieje! Ale tak... Pist! Dwie głowy! No, mamy chwilę! A co chwilę się znajdzie? Rozgrzeweczka pary 5-6 minut na czystej siatce, potem freebole na pojedynczym bloku i na koniec zaczynamy tam skończymy tych ataków po przyjęciu z wyniku 9-5. Yes! Wszystko przez ciebie. Ciasto zabierałeś, o to chodzi. Co złego, to złe to ja. Co złego, to zawsze ten od przygotowania fizycznego. Gotowy? Tutaj pasek na oczy. Czarny. Nie zezwolił na publikację. Rozruch skończony, humory dopisują. Skra teraz trenuje. Wracamy. Co jest, Gelu? Odkupujesz to lusterko. Trudno się mówi, nic się stało. My gotowi, Skra pewnie też gotowa. 17.30, zaczynamy mecz! Idziemy na mecz! Joss, wyspany, dwie godzinki, przeciorane po duchu. Kurwidą! Dobrze ubrani, mecz to jest święto, także dobrze musi ubrani, być wszystko git. Ty najlepiej, dresik też jest dobry. Ja na luzach. Tak. No i co? Damy im radę, czy nie damy? Tam widziałem zapowiedzi, że w żadnym wypadku ma nie być 500 setów, także zobaczymy. Co na to GKS Tiebreak? No ja myślę, GKS Tiebreak Katowice pokaże dzisiaj dobrą siatkówkę. Znaczy na co pozwoli, nie? No, jednak to znaczy, na co pozwoli. Klasowi gracze, ale myślę, że mamy, będziemy mieć swoje szanse. Znaczy, że wybitnie średni posmak pod językiem po wczorajszej porażce ze Skrą próbuję naprawić tartą z truskawkami. Tarta jest niezła, ale posmak niestety cały czas pozostaje. Skra zagrała dobrze w każdym elemencie, my zagraliśmy średnio w każdym elemencie, dlatego niestety przegrywamy 3-0, przegrywamy bez mydła. No i powinienem teraz montować generalnie vloga. Ja siedzę i spijam kawę w odosobnieniu wśród ludzi, ale bez żadnych znajomych, bez ziomków. Wolę przemyśleć sobie niektóre rzeczy siedząc zupełnie sam z książką, z kawą. Jutro 7 godzin podróży do Gdańska, żeby przemielić sobie dziś to, co właśnie się wczoraj wydarzyło. No i podejść ze świeżą głową do spotkania z Gdańskiem. A myślę, że to możliwe.